Zło postanowiło na dobre zasiedlić się w moim lesie i buduje sobie dom. Musimy jak najszybciej to zło powstrzymać. Witam was w tej naszej kolejnej przygodzie i zobaczcie, ktoś wyrzuca śmieci do lasu. Będziemy musieli sprzedać w takim razie kilka plaskaczy. Zacznijmy od strzelenia plaskacza łapce w górze, jeśli wam się ten odcinek spodoba. I mamy małego, smutnego, chyba liska, który płacze. I szczerze wcale się nie dziwię, bo tutaj jest cała fabryka do tego stworzona, żeby wyrzucać śmieci do lasu. Zło ewidentnie przejęło tutaj kontrolę, którą ja zaraz postaram się odzyskać. Zobaczcie, jaki mam piękny strój do tego. Wyglądam, jakbym była harcerzem, który ma bardzo dużo odznak i prawdopodobnie te odznaki są za to, żeby rozwalać zło. I tak, pojawił się komentarz pod poprzednim odcinkiem. Ciekawe, co się stanie, jak wejdziesz w te sidła. I w sumie, wiecie co, jestem tak ciekawa, że pomimo tego, że odkryłam te sidła i widzę je doskonale, one tak kusząco teraz kłapnęły, że sprawdźmy, co się stanie, jak w nie wejdę. Nie mogę w nie wejść. Okej. Intrygujące, ale w sumie przynajmniej rozwiązaliśmy zagadkę, przynajmniej się dowiedzieliśmy i teraz możemy śmiało w nie uderzyć, rozwalić je. I tak jak wszystkie w ogóle rzeczy, które tutaj są, wszystkie śmieci, jakieś zepsute samochody. O co tutaj chodzi? Kto w ogóle takie rzeczy wywala do lasu? Na pewno nie jest to nikt dobry i potrzebuje trochę ogarnięcia. Nie mogę tego jeszcze rozwalić, bo cała ta linia produkcyjna, która wyrzuca śmieci do tej jaskini, tej dziury nieskończoności, bo jeszcze mam za słabą siekierę, ale spróbuję sobie tę siekierę ulepszyć. Co to za kurka? Czy ja mogę pogłaskać pana kurkę? Chyba nie. Ale mogę porozwalać inne rzeczy, które tutaj się znajdują i może tutaj mieszka pan kurka? To się okaże. Mamy możliwość ulepszenia naszej siekierki i o nie! Znowu kogoś przyłapaliśmy. Mamy kolejnego gościa, który potrzebuje wsparcia. Proszę bardzo, wiem, że tutaj siedzisz sobie na tym tronie i jest ci bardzo wygodnie, ale przykro mi, masz plaskacza? Pierwszy plaskacz dzisiaj. I proszę bardzo, przypakuj trochę. Pięknie, pięknie. To głaskanie po brzuszku rozczula mnie. A może miał towarzysza, z którym współpracował? No nie, ale od razu ile siły zyskał na tym, proszę bardzo, to wygląda o wiele lepiej teraz, jak jesteś w stanie podnieść taki wielki ciężar jedną ręką. I w ogóle tych kurek tutaj jest znacznie więcej niż myślałam. Zobaczyłam jedną, a jeszcze dwie siedzą. Mamy też tutaj coś, co rozpoczęło odliczanie. Czy to wybuchnie? Odejdźmy kawałek. Awaria prądu. Drzwi się zacięły? Chyba nie rozumiem. Okej, mamy 10 sekund otwarte drzwi i teraz możemy rozwalać te pralki tutaj. Skorzystajmy z okazji, porozwalajmy ile się da. I udało się wystarczająco nazbierać, żeby móc teraz sobie zrobić lepszą siekierkę. Sprawdźmy w takim razie, jaką siekierkę ma harcerz. Proszę bardzo! Wygląda bardzo imponująco. I teraz mogę rozwalić tą maszynę, która zupełnie straciła już na użyteczności. Możemy też całą linię produkcyjną porozwalać jednym uderzeniem. Naprawdę niezła siekiera. Mamy też jakąś beczkę, kolejne kubły na śmieci, jakieś stare ekrany, no i mamy kolejne kurki i kolejne osoby, które tutaj wysyłają sygnały SOS, rozwalamy to. Nie ma takiej zabawy tutaj ze mną, wszystko do porąbania na małe kawałeczki i w sumie to fajnie byłoby uwolnić tego lisa. Proszę bardzo. Ja nie wiem, jak oni mogli ci tam zamknąć. Zaraz. O proszę, on się tam wspina, chciałam powiedzieć, że zaraz cię pogłaskam na pocieszenie, ale możliwe, że się to nie uda, bo on gdzieś ucieka. O, dobra, pomaga mi. Dziękuję, panie lisie. On teraz tam mnie woła, ale zanim tam do niego pójdziemy, mam tutaj trochę plaskaczy do rozdania z tego, co widzę. Proszę bardzo. Pełny ekwipunek na ulepszenie siekiery, ale najpierw podejdźmy do tego smutniaska. Proszę bardzo. Ogarnij się i zbieraj śmieci! Doskonale! Naprawdę zasłużyłeś na pogłaskanie. To jest o wiele lepsze niż śmiecenie. Teraz możemy iść śmiało, ulepszać naszą siekierę. Mamy tutaj naszego zastępcę do zbierania śmieci, pozostałości, które tutaj zostały. A nasza nowa siekiera? Trochę wydaje mi się wygląda gorzej niż ta poprzednia, ale ale myślę, że będzie skuteczna. Rozwalamy. Rozcinamy na pół i od razu sprzedałam plaskacza, nawet nie wiedząc komu. Och, proszę bardzo, pani tutaj karmi kureczki. Bardzo ładnie, bardzo ładnie. Teraz kurki będą szczęśliwe, najedzone, a my możemy iść dalej do góry. Bo tutaj jest ten pojazd, który przywiózł wszystkie te śmieci i jego też trzeba rozwalić.
od razu lepiej. Wygląda na to, że wszystko udało nam się tutaj rozwiązać. W takim razie idziemy pogadać z Liskiem. Co to za jakiś dziwny chód tego kurczaka? O! Tego się nie spodziewałam. Ale jest to dobre rozwiązanie naszej śmieciowej historii i udało mi się zrobić tutaj wszystko, co było do zrobienia. Patrzcie, jakie fajne mamy zdjęcie z Liskiem. Przytulamy się bardzo ładnie. A tutaj mamy dobry zamach. To jest kolejne zadanie. I tam w ogóle rozkopali bardzo duży teren. I tak jakby zatrzymali wodę. Woda już nie jest w stanie płynąć w tym miejscu. No dobra, idziemy tam. O proszę. Myślałam, że będę od razu zabierać się do pracy, ale ja tymczasem odpoczywam sobie tutaj. Czy Kret zrzuci na mnie bombę? Nie spodziewałam się, że dzisiaj zostanę golfistą, ale okazuje się, że tak. Czy ja mam tutaj bomby, które strzelam w te budynki? Ale super! Podoba mi się to. Podoba mi się ten poziom, jest zupełnie inny. I tam mamy kolejną dziurę, kolejnego zacznego Kreta, chyba ten sam Kret. On ma tutaj tunele, więc to jest Kret, który pozwala nam tutaj wszystko porozwalać. Sorry Krecie, nie chciałam w twoją stronę. Chciałam tutaj w ten budynek, o właśnie. O tak chciałam. I proszę bardzo, kolejny smutny człowiek. Człowieku, nie martw się. Mamy tutaj plaskarza dla ciebie, który ci na pewno pomoże. Nie wiem, co on próbuje komuś tutaj powiedzieć. Mam nadzieję, że nie skarży na nas, że my tutaj gramy w golfa. Bo my przecież robimy to w dobrej wierze, tak? Musimy porozwalać trochę rzeczy. W takim razie, kolejne uderzenie. Trochę chyba nie trafiłam. Nie jest mi lekko sterować tym, tą kulą, ale okej, udało się. I mamy kolejnego smutnego człowieka. Ten poziom jest niesamowity. Sami smutni ludzie, którzy dostają plaskacze pocieszenia. Proszę bardzo. O, oni po prostu chyba gadają ze sobą przez walkie-talkie. Przejdźmy sobie w takim razie tutaj tym tunelem. A nie, musimy teraz uderzyć tą kulę i odbić od tej skarpy. Proszę bardzo, nawet robimy triki. Oni nie zobaczą wybuchu. Przynajmniej nie zobaczyłam go wystarczająco dobrze. No ale teraz musimy chyba tam na dół strzelić. Spróbujmy. Idealnie. I spodziewam się tu kolejnego człowieka. Tak jest. I jest też pułapka, którą też rozwalamy. Trochę dziwnie się rozwala wszystko kijem golfowym i też trochę dziwnie, że ludzi uderzam tym kijem golfowym, ale oni zasłużyli na to. Zasłużyli na to śmiecąc, rozkopując tutaj wszystko. Proszę bardzo, plaskacz pocieszenia. I mamy kolejnego gościa, który rozmawia przez walkie-talkie. Mam nadzieję, że tylko się nie zmawiają przeciwko mnie. I tutaj wygląda na to, że będziemy musieli wyrzucić tę piłkę, to znaczy tę bombę, jakby, wiecie, z rampy. Sprawdźmy, czy to tak ma wyglądać. I czy ja będę w stanie tam przejść teraz? Okej, mogę przejść. Mamy tutaj specjalną rampę, po której mogę się wspiąć. I tutaj kolejne triki nas czekają. No nie tak to miało wyglądać, ale zaraz się uda dokładnie tak, jak miało to wyglądać. Kolejny smutny człowiek. Czy ty też rozmawiasz przez walkie-talkie? Sprawdźmy to. Plaskacz dla ciebie? Tak, ten też rozmawia. I tutaj... Tutaj mamy koparkę, która strasznie się dymi. I musimy zrobić chyba więcej trików. O! Mogę pobiec jeszcze kilka razy uderzyć tą bombę! Ciekawe, czy nie skrzywdzi mnie, kiedy będę ją pchać ręcznie. Ale czekajcie, bo uda się! Udało się! Mamy rozwalone kolejne miejsce i tym razem mamy kolejną bombę, więc już nie będę musiała jej tak prowadzić z daleka. Ten strzał będzie bardzo prosty. I udało się trafić do samego środeczka. Cała ta machina rozwalona. Dziura naprawiona i... Mamy chyba skończony poziom. Tych kretów było tutaj znacznie więcej niż myślałam. Co wy tam macie jakieś sprzęty? Co wy tam robicie? Cel. Czy to jest cel, do którego ja mam trafić? A nie, to jest coś, od czego mam się odbić! Z trampolina! No piękne akrobacje! Ciekawe, czy wyląduję! Wylądowałam. Nie było to miękkie lądowanie, ale wylądowałam. Poziom wykonany maksymalnie. No i tutaj stoi taki samotny, smutny. Uderzmy go! Proszę, ogarnij się! Od razu lepiej. Co ty tam masz? Może po prostu zastanawiaj się nad swoim zachowaniem. Zobaczmy, jak wygląda zdjęcie na tym poziomie. Proszę bardzo, kąpiele z kretami. Bardzo przyjemne relaksowanie się po tym, jak już udało nam się zalać z powrotem ten chyba stawik, który tutaj był. No i mamy teraz pokój gościnny. To ewidentnie nie wygląda jak pokój gościnny. W takim razie przyjrzyjmy się temu z bliska, bo oni tu budują dom w środku lasu. Nie na mojej warcie.
O, mamy tutaj naszego kolegę, którego już wcześniej poznaliśmy. Mamy też helikoptery, które próbują się z nim zmierzyć. No nieźle. Utknął! Spokojnie, nie krzycz tak, nie wołaj mnie. Tutaj też w ogóle wyschło źródełko, które powinno sobie płynąć. O nie, utknęłam! Czy ja nie jestem w stanie stąd wyjść? No idźmy w takim razie w tę stronę, może tędy wyjdę. Okej, tędy się udało. I tutaj mamy jakąś rurę, która jeszcze nie została podłączona, ale ten system rur to nie jest nic dobrego. Tutaj jeszcze nie mogę pójść. Aha! Bo ja chyba będę musiała zalać to wszystko wodą. Coś mi się wydaje, że do tego to doprowadzi. Samochód jest zbyt silny, te rury są zbyt silne. To może muszę wejść tutaj do środka? To też jest zbyt silne. To co ja mam rozwalać? Nic nie mogę rozwalić. O, te machiny! Ale czekajcie, bo tutaj musimy obrócić jakiś mechanizm, ten koziołek zrzuca mi rzeczy, te śmieci będę mogła dzięki temu mieć tutaj blisko. Proszę bardzo, on mi pomaga! Tym samym będę mogła zrobić lepszą siekierę, ale czekajcie, co robi ta maszyna? Ona opuszcza i podnosi windę. Okej, masz na dole tutaj wejście. Spróbujmy mu to obrócić, bo on musi prawdopodobnie dotrzeć do tego miejsca. O! Żeby zepchnąć mi wszystkie inne rzeczy. Piękny rzut. Piękny rzut. Kontenery wywalone z góry. Trochę wygląda tak, jakbym nie była w stanie przenieść w jego stronę tego mechanizmu. Aha, tam jest drugi! No dobra, wiecie co? Chyba muszę rozwalić te kontenery w tym momencie i znaleźć drugie miejsce do sterowania tą drugą windą. A może teraz będę musiała ulepszyć moją siekierę? Dokładnie! No to ulepszamy kilka uderzeń moim magicznym młotkiem i proszę bardzo. Piękna siekiera z podwójnym ostrzem. Dopiero teraz zwróciłam na to uwagę. Czy teraz mogę rozwalić te rury? Nie, te rury chyba są nierozwalalne. Ale możemy rozwalić samochody. I możemy sprzedać pierwszego plaskacza tutaj. Rozwalmy też te rury. Rozwalmy sidła. Czekajcie, czekajcie, bo ten człowiek, który miał dostać plaskacza, trochę się schował. Nie przede mną. Proszę bardzo. Ogarnij się i zrób piknik. O, bardzo ładny sposób na położenie się. Musimy teraz podnieść z tej strony ten mechanizm i obrócić go, żeby koziołek mógł przejść. Co tam jeszcze masz do zrzucenia? Jest tam coś? A, on już schodzi. Te maszyny się zepsuły, więc możemy już je zniszczyć. Możemy też zniszczyć z tej strony ten rurociąg. Zniszczmy też tą drugą betoniarę. Mamy kolejnego człowieka, którego trzeba pocieszyć. Proszę bardzo, to dla ciebie. Pozamiataj trochę. Jeszcze przy okazji sobie tutaj pogwizdzę, od razu jest taki radośniejszy. I mamy kolejne ulepszenie naszego plecaka po to, żeby rozwalić całą tę budowę. Mam moją ulepszoną siekierę i oczywiście absolutnie nie zawaham się jej użyć. W takim razie rozwalamy całe to ustrojstwo, całą tę budowę. Rozsypało się wszystko. Mamy piękną sadzawkę. I prawdopodobnie zalejemy tutaj całą tę okolicę. O proszę, dorwał się do rury. I mamy przepiękną okolicę, jeziorko otoczone przez wodę. Ryby wróciły do tej wody, super. Wygląda to o wiele lepiej. W takim razie kończymy ten poziom. Aha, budujemy mu tą paralotnię, którą on sobie tutaj latał. Naprawiamy ją. No dobrze, no to żegnaj, koziołku. Udało mi się ogarnąć w takim razie kolejny poziom, a to znaczy, że dzisiejszy odcinek dobiega końca. Mam nadzieję, że wam się podobał. Jeśli lubicie tę grę i lubicie rozdawać razem ze mną plaskacze, to dołóżcie się do plaskaczy, zostawiając tutaj łapkę w górę, subskrybujcie kanał, zajrzyjcie do opisu, bo tam znajdziecie Instagrama, TikToka i Discorda, na który was bardzo serdecznie zapraszam i życzę wam miłego dnia. Trzymajcie się, pa pa!